chodźcie z flagą. Zajdźcie, to widzę. Postawicie się. Próbujesz sobie ten kołnierz tak rozegrzyć. To. Można prosić jakiś komentarz do ataków medialnych na nową prawicę w ostatnich dniach? Witamy serdecznie. Dzisiaj taka mała manifestacja nowej prawicy. Będziemy się starali podsumować cały okres kampanii wyborczej, którą prowadziliśmy od kilku miesięcy. Kampania się spotykała z bardzo pozytywnym odzewem ze strony społeczeństwa i, jak słusznie pan redaktor powiedział, z bardzo negatywnym od strony mainstreamowych polityków i ich mediów, bo takie trzeba nazwać. No niestety media zauważyły, że szanse nowej prawicy są ogromne, że wprowadzimy kilkunastu posłów. No może nie kilkunastu, ale kilkanaście procent osiągniemy, a kilku posłów z pewnością wprowadzimy do Parlamentu Unijnego. I tu fajnie by było porównać to z sytuacją sprzed lat trzech, kiedy to do Sejmu wchodził pan Palikot i było mówione w mediach, że to jest szansa, że młodzi głosują na Palikota, że to on jest taki antysystemowy. A kiedy wchodzi nowa prawica, kiedy jesteśmy naprawdę antysystemową siłą, media nas krytykują niemalże za każdy aspekt, a co najciekawsze, nie ma tam żadnych aspektów merytorycznych, bo jesteśmy tylko krytykowani za wyrwaną z kontekstu wypowiedź naszego prezesa, a nie do końca ona jest zrozumiana, a wiadomo, że manipulacja mediów działa w ten sposób, żeby ludziom powiedzieć to, co media chcą powiedzieć, a nie to, co rzeczywiście było przesłaniem ze strony naszego prezesa. No nie przejmujemy się tym, walczymy dalej, poparcie cały czas rośnie, jak wskazują i sondaże, i to, co się dzieje na ulicach. Jesteśmy jednym z niewielu ugrupowań, które ma w ogóle odwagę wyjść do ludzi i z nimi rozmawiać. Rzadko można spotykać polityków głównego nurtu, żeby rozmawiali z ludźmi. Jeśli już, to się zamykają w małym namiocie i tam tylko przychodzą ich twarde elektoraty. My zamierzamy dzisiaj pochodzić po całym mieście Kielce, głównie Sienkiewicza i bezpośrednio przylegające do niej ulicy. Tam będzie najwięcej ludzi, będziemy z nimi rozmawiać, przekonywać ich do tego, że nowa prawica nie jest taka brzydka, jak ją piszą media głównego nurtu. No to co, sprawdzimy nasze zdolności wokalne. Precz z brukselską okupacją! Precz z brukselską okupacją! Precz z brukselską okupacją! Precz. Idziemy. Chodźmy w kierunku pomnika Sienkiewicza i pewnie są rozwiązki. Dobrze, że się tam przyjmujemy i postaramy się. Może Wojtek, chodź pierwszy, powiedz parę rzeczy. Dlaczego nie dla Unii? Mamy dzisiaj przygotowane wystąpienia wielu z naszych sympatyków, zwolenników, także członków. Jednym z nich jest kolega Wojtek, który tworzy oddział w Staszowie, przedstawi nam postulaty nowej prawicy. No właśnie, powiedz, o czym będziesz mówił. Jednym z negatywnych aspektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej, o którym się nie mówi, jest wzrost zadłużenia publicznego. Dług publiczny od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wzrósł ponad dwukrotnie. Obecnie wynosi ponad 800 miliardów, co daje około 25 tysięcy zadłużenia na jednego obywatela Polski. Mało mówi się o tym, jak Unia Europejska wpłynęła na zadłużenie samorządów, które w ciągu ostatnich 10 lat wzrosło ponad czterokrotnie. W przeddzień wejścia Polski do Unii Europejskiej zadłużenie samorządów wynosiło około 16 miliardów złotych, a obecnie jest to ponad 60 miliardów. Zadłużenie takie powoduje to, że wydatki, które teraz są tworzone, obciążają kolejne pokolenia i wydatki te nie są inwestycjami, więc nie przynoszą jakichś takich wymiernych korzyści, czego przykładem jest na przykład najdroższy chyba w Polsce basen Zagłoszczowej. Tak, zgadza się. Za te pieniądze właśnie, które teoretycznie dostajemy z Unii, a tak naprawdę my więcej do nich dokładamy, bierzemy kredyty. Stąd wynika to zadłużenie, o którym kolega wspomniał, bo buduje się baseny najdroższe w Polsce, buduje się drogi najdroższe w Europie, buduje się parki technologiczne czy inkubatory przedsiębiorczości, z których nikt nie korzysta, bo jeśli ktoś jest przedsiębiorczy, to niepotrzebny mu jest inkubator, tylko jest mu potrzebny wolny rynek. Do tego w tym kierunku właśnie zmierzać będzie nowa prawica.
Dlatego tak jesteśmy dławieni przez mainstream, ale nie poddajemy się, walczymy. I przy Państwa pomocy 25 maja nasi posłowie znajdą się w parlamencie unijnym. Róbcie zdjęcia kart do głosowania, gdzie będziecie głosować. Kto siedzi w komisjach, patrzcie na ręce członkom komisji, którzy będą liczyć głosy, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą być fałszowane głosy ze względu na to, że propaganda idzie od samej góry. Przypomnę chociażby wypowiedzi pana premiera Tuska czy ministra Sikorskiego o tym, że trzeba zrobić wszystko, aby nie dopuścić do władzy korwinistów i nowej prawicy. No to chodźmy dalej, porozdajemy może kilka ulotek. Proponuję iść w kierunku pomnika Sienkiewicza.